Cześć, to Michał i dzisiaj jesteśmy sobie na Warmińsko-Mazurskim znowu. I dzisiaj jedziemy sobie z kiszonką i gdzieś sąsiad do mnie dzisiaj będzie pojeżdżał, zobaczymy, bo na pole już jesteśmy umówieni, że jak będzie widział sieczkarnię na polu, to ma przyjechać na pole, a jak nie będzie widział, to ma przyjechać do domu. No i zobaczymy, gdzie przyjedzie jeszcze, czy już jedzie, czy nie jedzie, a byliśmy umówieni na 7:30, więc ja wyjechałem, pa, tam zjechał chyba. Sąsiad chyba, o O, Zichu. halo. Hej, Jak jedziemy, to tutaj prosto? hej, Zichu, nie, no nie, pa, tu ten, obrócimy się, tak, o nie, od łokcia, nie, W tamtą stronę, tak? ta, Dobra. te koguty zgoź, nie, o, widzicie, ładną przyczepę sobie sąsiad kupił, nówkę sztukę, nie śmiganą, koguty zgaś, bo mnie rezi, o kurwa, o, mamy problem, co się stało? Co się popsuło? O co chodzi, ej? XD. Halo? Ludzie, widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy już po krótkim cięciu, jak widzicie, szkarnia już działa, bo pasek poszedł. Tak, pasek poszedł w federze. No, tam pod tą osłoną było, trzeba bożką uciąć ją i ten, nie działa wszystko. Tak, tak, no. No, 9, 10, jak gdzieś sąsiad mi to pomaga, tą swoją tademką, bo to ma wysyp na tył, a te moje nie mają przyczepy niestety wysypu na tył i no. No, No, i a ja sumie... tandemę sobie kupiłem, 19 ton. No, to sąsiada trzeba wykorzystać. I sąsiedzie, jeszcze tak ci powiem, zamknij szybę, bo jak zawieje, to ci normalnie tam ten rządzisz napierdoli, że halina się pierdoli. I powiedz mi, jak to tam z wydajnością. Ty tam Daj, widzisz. gdzie tą szybę zamyka, halo. Ha, halo? A dobrze, już mam 7 ton. To dobrze, to dobrze, to 3 razy i będzie pełno. I powiedzcie ludzie, wczoraj ogólnie byłem nagrywać, wczoraj czyli w niedzielę, bo dzisiaj mam, pa, tu dziki poszły. Mamy dzisiaj, poniedziałek w prawo kręcimy, Miki, chodź za mną. Ja nie wiem, czy tam daleko dojadę, bo już mam 50 prawie. To daleko. No, wczoraj w niedzielę właśnie ten schodzę na dół sobie tam, nie, do pokoju, tak patrzę. Jedzie, lekcjon. Myślałem, że to 770, a to 660 była, nie? I patrzę ten, potem przez okno drugie i patrzę do sąsiada wjechał. Widzicie, jak dobrze sypie ta ruda? I ten, i patrzę do sąsiada wjechał. Jadę do sąsiada, sąsiad, mogę nagrywać, nie? I mówię, no pewno, bez problemu, tam zaraz ten załatwimy, nie? I tam akurat był pan właściciel, sypie ci tam na tą przyczepę? No, sypie, sypie. Dobra. Właśnie był akurat właściciel kombajnu, co tam usługę wykonywali i ten, i się zgodził, pan kierowca też tam się, powiedzmy, zgodził. No i nagrywaliśmy wczoraj żniwa rzepaczane, nagrywałem, a Miki tam nie wiem czemu nie przyjechał, a mu mówiłem, żeby przyjechał. Ja grida robiłem. No, a wczoraj też byłem na grillu, ale to po nagrywaniu już. Dobra, ile masz tam procentów? 90. To jeszcze dojedziemy, a potem ja ten, ja pojadę z tobą. Patrzcie, tu sieczka na pewnej, ze żniw jeszcze. No, ogólnie siernisko zostawione, bo niepotrzebnie było talerzować i tak jeszcze raz by było trzeba uprawić. Stop! Dobra, ja tam jadę, Miki, tam gdzie zaczynaliśmy, żebyś nie musiał tak daleko dojeżdżać. I naprywne, wiesz, wzdłużkę wysyp, tam jakoś pomału, wiesz się. I tak, wiesz, od drugiej opony zaczynaj, żeby nie ten. A nie, bo tu się nie wysypuje, to możesz sypać, no. Ale tak, nie zaczynaj od samego początku, tylko trochę później. No, jak gdzie poszedł, jak szybcy i wściekli, tu się szkalnia pod górkę, ledwo dwie dychy idzie, a tak to 35 po płaskim. A mój to nawet nie poczuł, co ciągnie. Ty, a ja tak ci powiem, nie, że jak my tu nawet do pokoju nie wyjechaliśmy 20 ton, to ja tu się boję, że tu będzie z 500 000 ton. No, możliwe. No, tam drzewo na pełnej widziałem. Bo najwyżej się na ziarno... ten znak. Najwyżej się usługę wynajmie i na ziarno zetną. Usługę? Kurde, ciekawe od kogo? Nie wiem, jakiś może New Holland TX34. A nie wiem, kto takiego ma. Nie wiesz, kto podpalił, ale ktoś podpalił. O kurwa, pół pryzmy już jest. Ile na godzinę jeździła? Patł ten, jak ci wyklepił. Nie wiem, bo leciało, ja głupio na nie patrzyłem. No, a rzepak ogólnie nie wiem ile sypał, więc się nie pytajcie. I możecie łapkę w górę zostawić i subika ogólnie. No i ten, tutaj ja se forsita wsiadłem z powrotem. Tu po silniku, cyk, cyk i na drabinkę. No, jak widzicie, wszystko ładnie chodzi, paski tu się wszystkie kręcą, znaczy się nie kręcą, tylko koła się kręcą, a paski, ała, ale motowidłem po głowie dostałem. Tu łańcuchy się też kręcą, to na łańcuchach tu jest, tu paski. Wszystko pod osłonami, tu nic nie ma tak, żebyś się zabił, no nie no, jak włożysz rękę, to po chłopie. No,
i ciśniemy dalej ze sąsiadem. O. Sąsiadem Wi-Fi. Idziemy. No ogólnie też właśnie ten takiego fapana też może będę nagrywał, co tam ma takie też dosyć dużawe gospodarstwo na klasach. Ale to się dowiecie w przyszłości, nie wiem po co to mówiłem, ale. No, ale No, tak. bo jesteś głupi. No, tak to byście mieli ten, takie. Ło, kurwa. Tak by było. Tak, Jest. tak by było. Ja zapomniałem, że ja mam nie przeklinać. No. No. Nie no, bo to tak ciężko, nie? Ale to wiecie, to trzeba, wszystko się trzeba nauczyć. Ej, Miki, ty Tak, powiedz, bo ja dobrze. tak cicho mówię trochę, czy mnie dobrze słychać, czy tak średnio? Dobrze cię słychać, dobrze. Dobra, no to spokojnie. No i ten odcinek myślę, że jakoś dostaniecie, może czekajcie w środę albo w czwartek, zobaczymy jeszcze. Mam dwa filmy już na zapas nagrane. Znaczy ten jest trzeci już. A dzisiaj jest poniedziałek, a dzisiaj już dostaliście filmy. Ten kto nie oglądał, to no, to biedne. No więc tak, łapka w górę, subik, jeszcze komentarz możecie napisać. No i potem znowu wam damy jakiś challenge, bo ten, żebyście napisali ładnie w komentarzu tam, nie wiem, na przykład Mikołaj i John Deere Tera, albo coś takiego. Ale to nie teraz, jeszcze to nie teraz, ale to potem wam powiemy, Tak, tak, prawdziwe. tak, tak powiemy. Bo jak napisze ktoś Mikołaj John Deere Tera, no to znaczy, że nie oglądał do końca i nie pozdrawiamy i nie polecamy takich zachowań. Oczywiście, bo tam bardzo dużo osób widziałem. Ja myślałem, że to mniej osób tak ogląda do końca, a tu patrzę, kurde, jest 10 komentarzy było tam, Waltra jest duża i tam jeszcze i innych tam takich. Jo, Matko Boska chyba, nie? No a właśnie nawet nie wiem, czy my mówiliśmy, żeby pisać tą Matkę Boską, ale to tam mniejsza. Mniejsza z tym. Czad, spam JD. Ile masz procentów? 89. To chodź tu. Pa, ogień z rury. Kto tu ma lepsze przyspieszenie? Forsheet. Nie no, John Deere Bo ty lepszy. jesteś na pusto jesteś. John Deere lepszy, bo amerykański. Nie, a wałki to co? Znaczy wałki. Tu wszystko chodzi tak w środku. Tak jak na wałku bym jechał. I krzyczy jak będziesz miał 90. Duwa. No i się. Mówię, krzyczy jak będziesz miał 99, a ten krzyczy jak ma 100. Kurwa. Nieosłuchany sąsiad. Takiego to tylko do psychiatryka wysłać. Tak. No a jak widzicie, znowu lecimy taką samą taktyką. No, taką samą, taką samą. Bo potem już teraz nie będziemy tak dobko jeździć, tylko raz przy razie, bo przyczep było trzeba wyciąć, a z tej strony nie wycinamy, bo tu jest po jęczmień dosyć duża. A tam po prostu jęczmień nie był obsiany, bo wygodniej po prostu tak było siać kukurydę niż się bawić z poprzeczniakami i tak dalej. Tam Waltra widzieliście, że stoi też przy pryzmie. Czekaj, właśnie zdjęcie na pryzmie sobie zrobić szybko. O. Czekaj, stój. Kurwa, Dobra. Czekaj jeszcze od przodu. Dobra, jazda. A to potem sobie poobijam. Na razie nie ma co. bo nie ma co, tu gór narąbałem jak głupi. No nie, no trochę jeżdżę, ale ten. Gdyby przystoju nie było, ja to się muszę jeszcze nastawić dobrze. Wiesz, 40 ton, jasny gwizdek. No i to paja ile objechali maby. Nic praktycznie. No, ale tak to Oni... tu. Forsztyn tu, a ładnie tnie, bo tam ja nawet nie wiem jak to na przyczepie wygląda. Ładnie to tam wyglądało na pryzmie? No tak, nawet. A liście pocięte czy nie? Bo tam zęby No wymieniałem. tak, trochę pocięte. Dobra, bo jak trawa to ładnie była pocięta. No lepiej pocięte jak w tamtym roku, nie? No bo noże były wymieniane i w tamtym 2 lata temu. Już kiszonki ja nie robiłem długo, bo wtedy ten za dużo było na taką ilość krowy jaką ja mam i teraz też pewnie będzie i tak za dużo. No, to teraz nie będziesz robił kukurydzy, siał i koniec. I teraz w zupełności by wystarczyło 120 ton. W zupełności. Bo tak to wtedy miałem chyba 40, to też było już dużo, No, ale teraz już masz 40. nie? No, ale więcej krów, nie? To teraz jest tona na każdą krowę. Nie, nawet No. nie cała, bo 42 mam. Dobra, czekaj, bo to To jak spój. jedziemy? No raz przy razie, tylko ten słup tu jeszcze będzie zawadzał, ale potem już go nie będzie, nie? Bo tutaj muszę tak wjechać. Kurde, wsteczny to tu jest masakra w tej sieczkarni ogólnie. To wiecie, to niemieckie forszlity to. Zawsze myślę, że forszlit jest ruski, a kiedyś mnie ktoś uświadomił w komentarzu chyba, że forszlit jest niemiecki. A możliwe. I nie wiem teraz, ile masz procent? 59.
A tak to na jeden przejazd ile ty miałeś? No też tak. No trochę mniej, nie? No ile miałem? Po 60, po 66. No, bo ja nie wiem właśnie jak to robimy. Czy teraz czy ty pojedziesz, że ja się obrócę, czy jeszcze dosypujemy do pełna? Mi to obojętnie. Bo na jedno chyba wyjdziemy, tak mi się wydaje. No więc jak ja dojadę, to będę już miał pewność 90, nie? Bo już mam 81, także. No, to nawrócimy chyba. Nawrócimy sobie. I tak O, te. 90 mam, 91. To ty nawróć, a ja będę cofał już. No dobra. Ciężko wstecznie chodzi, ciężko wstecznie. Jakby sprzęgło nie domagało. Było chyba trzeba sprzęgło, o kurde. Ja pierniczę. Tym tam prościej cofa niż ja jadę do przodu. Nie, bo ja się patrzę na tą twoją przyczepę i tak jadę Dobra. jak ona. Dobra. Ja jadę na Waltrę jeszcze trochę poubijać przy okazji. Nawet nie będę rozgarniał, to po prostu jak się dobrze zjeździ, to się samo rozgarnie, można powiedzieć. O jedź, 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 jedź. O matko boska. Jak fa? No 40 na godzinę, nie jednak. Prrr, stój! Nie, Co? nie mieścisz się. Co stój? Aha, to dupa jest szersza niż przód. No, a co ty myślałeś? No nie u każdej. Kurwa, tu sypie na samym brzegu na maskę. Pa, jedną mi maskę z burty. No. Kiepuj tą kolę. Dobra, patrzcie to jak to się ubija wszystko. Elegancko. O Jezu. Nie wiem, ta Valtra jest daleka, nie? Ona tak, niby taki byczek, ale ona jest leciutko. Dobrze, że łąka. Puść mnie, ja tu zaraz przejadę. Dobrze, że łąka świeżo skoszona, to można jeszcze pojeździć po niej. Jedzieć, się nie ma. Ty jedź na pole, gościu. Dobra, ile procent? 20% ubijania, aby? Mój Jezu. Boże, jak tam przy zapierd... Aha! No dwa razy mnie zblokowało. Czołówka. Dobra, jazda. Tak, nie wiem, czy taka jazda, bo ten... Aha, to już obciążnika nie miałeś. No, bo bym po chłopie. A tak to ten tłusto z aluminium taki miękki, że. O, z aluminium. Sam taki aluminium jest. Alumiedzium tam. Bo ale te motowidła jak tu się kręciły, to ta kukurydza, to tam już kolby poodpadały 5 razy. O, wiechy pourywane. No, wiechu. U mnie już kukurydza wiech puściła, taka wielka, że dziadek mnie nie mógł znaleźć ogólnie. No, wszędzie popuszczała wiech, co ty sobie Dwa myślisz? metry ponad, tak lekko, nie? Lekką ręką. No i teraz będzie rok kukurydzy, coś czuję, bo masakra normalnie. Ta kukurydza tak co roku wychodzi, nie? Z roku na rok jest coraz lepsza u wszystkich, widzę, nie? Ja wiem. No, u mnie na 12 hektarach ładna jest kukurydza w tym roku, no nie powiesz, że nie jest. A może jest, ale Zwłaszcza tu. tutaj u pana Weissnysa to już on chyba piąty rok ma kukurydzę, no to coraz gorzej ma. No widzisz, no nie wiem, czy tą samą odmianę sieje, no ale. No też ziemia pewnie wiesz, no jak co roku nie ma żadnego płodozmianu ani nic, no to też to wychodzi, nie? Tutaj u mnie, gdzie jest kukurydza, to przy cukierkach, nie? Łe. To w tym roku było jakieś zboże, a ten. Czekaj chwilę. To w zeszłym roku było zboże, a teraz jest kukurydza. I już widzę, że ta kukurydza jest lepsza. Nie wiem czemu, nie? Ale jest lepsza, tak widzę od razu, nie? Trochę wyższa, może odmiana jakaś, wiesz, na słabe ziemię taka. No tam piasek jest dużo. I tam ponoć ma droga Możliwe, iść. bo jak dasz do zbadania ten glebę, to ci ten później też dobiorą jaką kukurydzę i to. No. No, zbadają ci tam magnezy, te pH-y i te inne tam. Ty patrz, niby tak mało wycięliśmy, ale ubyło trochę. Troszkę. Tak Jak już szybciej. tak do mojego pola się dotkniemy, to tak już będzie, wiesz. No, to zaraz. O. No, to teraz jeszcze pierdzielniemy pół przejazdu i potem tam. A jakbyśmy w tamtą stronę jeździli o posieczce? Jak na ten, na szerokość. No. Nie no po co? Przecież To w tą i z powrotem byśmy wtedy mieli. to jest krócej się jedzie. Dobra, teraz chodź. A widzicie, sąsiad używanego Jandira kupił, ale ten z konsolą, ale bez tura.
No, bo tury na razie mam przy 900, także. Tam Niemiec płakał, jak sprzedało, że tura nie oddał. Tak, Miki powiedział. zostawi sobie na pamiątkę. No. Ty, to ty teraz już masz pełny zaraz, nie? Tuwa. No właśnie, dobra, to ja lecę sobie tam ino na Walterę. Widzicie, no zapierdala trzeba, jak to mówią. No przydałby się tu jakiś jeszcze trzeci chłop do ubijania albo do odwożenia jeszcze jeden. Dalej jedź tym białym Wjeżdżaj, ja tu ten, panem. ja tu ubijam tylko ten. Na prawo jedź, na prawo jedź. Bo tam jest trochę dziura. Jak widzicie, w taką małą prezemkę trzeba zmieścić te 500 ton. Jestem ciekawy, jaką ona ma taką maksymalną pojemność, ta pryzma, ale tutaj na pewno Krzychu dobrze ją zrobił. Czy się, no, to jest z modhuba, z perfaba ona jest zrobiona, do pobrania ona jest ta pryzma, ale na pewno dobrze te koile są poustawiane, bo Krzychu to jest najlepszy mapmaker, jakiego znam w sumie. O Jezu, ten się tam w poprzek ustawił. No, bo lepiej się ubija tak w poprzek, dobra. Cofam, o kurwa. No, I co teraz? Powiedz, jedź. tam ten mój piesek na pełnej biega. Dobra. Mogłem odkręcić tą stópkę, wiesz? Może mogłeś, a może nie mogłeś. Może się tak śruba zapiekła, że nie mogłeś. Mogłem, ale mi się nie chciało, mówię, Ogólnie a widzi po się co? ściernisko tak Tyle nisko. chyba nie będzie. Tak nisko ściernisko przycinane jest dlatego, żeby lekko się talerzowało i żeby ten, i żeby było ten, mówcie, żeby było więcej kiszonki jeszcze trochę. Ja Dlatego, wiem, czy tak nisko. no niżej to się nie da, że tu ziemi normalnie trochę będzie. No, pole dobre, bo nie jest takie błotniste, że też te się nie oblepią te koła, żeby na pryzmie się nie rozsypywało tego, bo to jest najgorsze, kiedy jest błota dużo, nie? I te roboki wszystkie tam się lęgną, No, najgorsze jest błoto na tym, na kiszonce. No, bo to zaś te krowy to wpierdalają ten piasek. Jedzą. No, No. jedzą. I trochę późną porą się też wybrała ten. Trochę długo nam zajęło to naprawianie tej sieczkarni, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No i naprawiona jest, to jest najważniejsze. No i ta rura to Kurde, się. kręć szybciej tą rurą tam. Kurde, tam Janusz to już zasypia, nie? No, w sumie 18, a on od 8 na nogach. No, ale ten, sieczkarnia, dobrze, że zrobili. To późno, bo jak ja jeszcze u ciebie o 5 orałem tamto. Może. Już pojechałem, przyjechałem orać, ale to przyjechałem orać o wpół do 5. Nawet nie wiem, ja o tej godzinie to ja śpię jeszcze. Tylko raz jak vloga nagrywałem, to specjalnie wstałem, że niby tak się prędko wstaje na wsi. No, a się myśli nie wstaje? Ja Nie zawsze wiem. wcześniej wstaję. No ty. O, a nie? No, o 10. Dzisiaj akurat się obudziłem o 9, ale tak to wcześniej wstaję. Chyba chciałeś powiedzieć, akurat w niedzielę się szybko obudziłem. Bo tak to ty nigdy ten, ty zawsze tak późno wstajesz. Ale kukurydzka taka, widzicie, ładna, równa, prawie z John Deere'em. A ty powiedz, ile masz procent? 77. Brawa, Chuj, widzicie, bo kolorami się nawet zgrywa, można powiedzieć, że się czkarnia John Deere'a. Też felgi żółte. chciałbym, żeby była żądira. No ale no podobna, nie? Bardzo. To dojedziemy jakoś jeszcze troszeczkę. No ogólnie też ludzie się wziąłem w końcu za malowanie tego rozsiewacza. Dzisiaj do końca go doczyściłem. A na jaki kolor? No szary. Łe. Co, na czarny i zielony miał być, tak? Tak. Bo wsypu całego, Suwa. wsypu nie maluję, bo ten gościu, od którego kupowaliśmy, to ten. On to olejem zrobił, nie? I zanim byś to wyczyścił, zanim to, wiesz. Ja w środku też nie malowałem, po co? Ale na zewnątrz to olejem jest pomalowane. Wiesz gdzie? A no, 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 no. No, a tak to tylko praktycznie na dole ramę, bo tego silniczka nie maluję, bo to olejem takie pozalewane tam. Nie będę tego czyścił też, bo uszczelnia. Silniczka, o Boże. No nie, no jak to nazywa? Przekładnia tam jest O, tej. przekładnie, ty. Anik. No, Valtra ogólnie chyba za lekka jest na obijanie pryzmy. Ja pierdolę, ale wyjebał hałdę. Łe! Tu niech wyjadę, bo ona zaraz. O! Czekaj.
Ja cię cyknę, takie delikatne. A nie, wyjedzie, panie agencie. Ja wyjechałem, tylko czekałem, aż ona się opuści. O Boże, byłby się na bok wyjechała jeszcze i... Znaczy przewróciła. Jezus Maria, jaka tu ściana będzie zaś. No, by tu zaś podjechać. Ja podjadę, po co tam? No, ty czekaj, Dwa, 32%. aby ja rośnięcie wyłączę. Dobra, jedź na pole. Ej, później się rozszczepimy, nie? I ten, i będę ubijał to z tobą, nie? No, ale to po filmie. Znaczy po, no, po nagraniu. Po filmie, tak, po nagrywkach. Po nagrywkach ten. Moda na sukces odcinek 1789. Dobra, 1500-1900 odcinków z tej serii będzie. No, ogólnie No, wy. tak będzie, bo już dużo godzin mamy na tym sejwie No, nakręcone. tu do końca normalnie 17 ja będę chyba grał. Na tej mapie. Mówisz? No, a czemu nie? No, w sumie. Przecież dopiero mamy jakieś ciągniki, te 200 koni dopiero. No, tak Do prawie, to Big tak. Bada jeszcze daleko, Miki. No. Więc no. Ale do października to już dużo czasu nie zostało, także. No, czekaj. Moment. Tutaj jest jeden miesiąc, potem drugi. No, 3 miesiące. Boże, 1 miesiąc, potem drugi. Praktycznie 3 miesiące i 10 dni, nie? Do premiery. Znaczy, no, o ile będzie w październiku w ogóle. Bo zawsze była 21, nie? No to nawet Premiera. jakby była we wrześniu, no to. Nie, no raczej w październiku, bo jechał jakiś traktor. Ogólnie ludzie do żniwa u nas, no ja to już chyba trzeci odcinek mówię, że żniwa u nas na pełnej, że faki i jakieś jęczmienie o zimę. Choć wczoraj chyba bardziej No. mucili niż dzisiaj. Bo tam nie wiem, jak tam Mikołaj, ten pan co ma dwa bizony, wiesz, który, co tam ma blisko ciebie dużo pola. No. To nie wiem, To on ten tam... czasem żyto mógł tam zacząć, nie? On ma rzepaki pewnie, wiesz, pewnie rzepaki atakują. Możliwe. A ma stół? No, jeden bizon jest pod rzepak, a drugi pod zboża. Aha. Znaczy, w zeszłym roku tak było chyba. Czy tam 2 lata temu, już nie pamiętam. Ale kiedyś pożyczali do rzepaku kombajn, nie? Takiego New Hollanda. No, kiedyś, ale tego bizona kupił albo rok temu, albo 2 lata temu ten pan. No chyba 2 lata temu. Nie pamiętam dobrze. Tak mi się coś wydaje, że 2 lata temu. No właśnie, nie wiem, nie? Ty, a nie wiem nawet ile my mamy nagrane, ale coś czuję, że już dosyć dużo. No tak, Ogólnie. a jak możecie zaobserwować tamto pole za nami, to zaorałem dzisiaj całe. No, ten całe noce, całe dnie, zaraz tu zaśnie w tym Jundirze jeszcze. I ten, ja zobaczę, aby ile mamy nagrane już. 20 minut. Dobra, to jeszcze tą przyczepę natniemy i będzie koniec, myślę. No, jeszcze się tam poubijasz trochę. No, może tak. Dobra. To ten, ile tam masz procent? Stuwa. Dobra, to tak. To ja się tepnę do Waltry, bo tak się skapłem, że Waltra jest... Ty tam po łące za dużo nie jeżdżaj, bo urosła. Trudno. I tak będę ją ujeżdżał, bo ten, będę musiał gnojowicę rozwieźć. No, to ten, Miki tu już jedzie z kolejną przyczepą. No to tak, możecie zostawić subika, łapkę w górę, komentarz jakiś też możecie napisać. Możecie napisać wiedzie jak Miki na pryzmę. Au. Tak możecie w komentarzu napisać. No i zostawcie łapkę w górę, subika jak nie subskrybujecie i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.